Dobra, moi drodzy, słuchajcie, koniec wygłupów, żartów. Dzisiaj mamy sporo rzeczy do zobaczenia, sporo rzeczy do ubicia, więc nie przedłużajmy tego niepotrzebnie. Witajcie, 24 odcinek Kubar vs. Dark Souls 3. Zanim sobie wyruszymy, tylko szybko zróbmy malutkie zakupy. Mianowicie przyda nam się coś, co się pospolicie nazywa ognistą strzałą, których baba z Radomia nie ma. Wykupiliśmy wszystkie. No to trochę Lipton. Wszystkie strzały już wykupiliśmy. Ciekawe, ciekawe. Dobra, zamknij się, nie ma strzał. Sprawdźmy tylko, co ja robię. Ja w ogóle nie mam broni. Po pierwsze, od tego zacznijmy, że ja w ogóle jestem nieprzygotowany. Po drugie, 99 ognistych strzał to nie jest zły wynik. Po trzecie, wiecie, zamiast się przygotować i to ja teraz wszystko przy was będę robił. Mówię, że koniec wygłupów, a tymczasem to sobie zostawmy, to sobie schowajmy. Tu nie ma nic, nie ma nic. Tu nie będziemy korzystać. Szmaty i strzały. Dobra. Nie, chciałem się. Idziemy dalej. Tutaj. Słuchajcie, całą następną miejscówkę chciałbym zrobić w tym odcinku, ale nie wiem jak pójdzie. Nie wiem jak pójdzie, wszystko zależy od tego, jak przeciwnicy będą nam się podkładać pod miecz. Zamek Lofrika, albo jak ja... Lofrik to jest takie głupie imię. Fafik go nazwijmy. O, Zamek Fafika to jest kolejna miejscówka, gdzie, opowiem wam idąc w górę, żeby zaoszczędzić czas, gdzie poziom trudności znowu skacze do góry. Pamiętacie, staliśmy nad doliną L'Oreal i mówiłem, że rośnie poziom. Tutaj jest dokładnie to samo. Co prawda przeciwnicy będą wyglądać jak nasi starzy, dobrzy znajomi z muru zamku Fafika, ale ci kolesie biją mocniej, mają więcej życia. Mało tego, doszła tutaj fama o mnie, że jestem zajebiaszczy i zaraz wam pokażę, jak się wycwanili. Ta miejscówka prowadzi do opcjonalnego bossa i da nam też emotkę, która pozwoli nam wezwać Ubera tam do tego zamku, pamiętacie? W więzieniu, ale to później, bo tu są drzwi, zaraz wam pokażę te drzwi. Drzwi są tutaj. Tymi drzwiami sobie okrążymy i jak nimi wyjdziemy, to wtedy pójdziemy w tamtą miejscówkę. A my idziemy tu. A fama o mojej zabijstości, która doszła tutaj do zamku Fafika, polega na tym, że rycerze uzbroili się w kleryków i klerycy leczą rycerzy, więc strategia polega na tym, że najpierw kleryk, następnie rycerz. Ten jest dość niebezpieczny, bo ma czerwone oczka, więc... Dobra. Gitara, nie dość, że padła mu apteczka, to jeszcze pół życia. Wow! Mocno bijesz, syn, mocno bijesz. Trzeba ci to oddać. Nie chcesz iść za mną, tak? Do tego pomieszczenia. Wow! 6? 5? Lofric Knight Shield, który mam już. Z nich wypada ten przedmiot. Słuchajcie. Mam teraz dwie. Bo właśnie wypadło. Ale, jak widzicie, Lightning 87. I to jest najlepsza tarcza do obrony przed prądem. I ta tarcza nam się też przyda. Nie dwie, jedna nam się przyda, ale jest jeszcze druga z tej takiej serii, tych stówek, ale ona nie jest tak dobra jak ta. Ta ma tą stabilność, widzicie, Stability 54, to jest dość dobra stabilność. Także z tej tarczy będziemy w przyszłości korzystać. Tam jest winda, ale ta winda jeszcze nie chcę robić. Później.
pokażę wam, może nawet w tym odcinku. Właśnie nie wiem jak za bardzo go podzielić, zobaczymy. Tu jest kolejna historia pod tytułem Rycerz z apteczką. Ten ma jeszcze pikę, czy dzidę. I lubi bić tarczą. A tam jest drugi rycerz, dlatego wolę sobie go tutaj. Ło, patrzcie go. Skończyła mi się mana. Twe, stamina. Ten drugi chce iść koniecznie, tak? W tę stronę. To my go tak. Jak ten przyszedł tutaj, to my teraz pójdziemy i ubijemy mu apteczkę. A jego apteczka stoi gdzieś tutaj, jeżeli dobrze pamiętam. Patrzcie, niby wiecie, jaki skitrany był. Nie, niby jest, tu siedzę w czarnych szmatach, nie widać mnie, a tymczasem dupek go leczy. No. Aj. Wow. Jestem gnojkiem. Ale gnoj. Łak! Jak to daleko doszło. Kiedy ci się skończy stamina? Nie kończy ci się stamina, tak? Spoko. Trzy flachy. Ależ gość jest upierdliwy, no. Okej. Okay. Gacie aż mu spadł. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu mamy ognisko. Więc można się z nimi spokojnie tam na flaszki. Okej. Sobie tutaj chodzi. Tu jest to zejście, do którym przyszliśmy. Skrócik. Idziemy dalej. Jak dobrze, że to już nie są mimiki. Hood Prayer, cały set. Lekkich rzeczy. Pamiętacie, wczoraj wam mówiłem, wczoraj właśnie, porozmawiajmy o tym, bo ja wiem, że oglądałem te osoby już po tym, już dawno po tym, jak to puściłem na YouTube. Ja mówię wczoraj, jutro, widzimy się pojutrze, jutro z rodzicami i tak dalej. Także jestem świadom tego, że jak oglądacie to dużo później, to jutro, pojutrze nie ma w ogóle sensu. Ale są osoby, które oglądają w ten sam dzień, jak wychodzi i do nich jest to skierowane. Także wczoraj mówiłem wam o tym niebie pomarańczowym, zaraz wam pokażę. Przy okazji chunk. Tutaj się pojawiają chunki, słuchajcie. I my tych chunków mamy już 3. Przy 4 będziemy mogli sobie naszego claymorka na plus 8 zrobić. Tak jak mówię, panowie wyglądają jak starzy znajomi, ale mają dużo więcej życia i mocniej biją. Także trzeba uważać na nich. Ty nie powinieneś być w szkole. Okej. Okay. Ten pan, słuchajcie, absolutnie nie śpi. Nie dajcie się nabrać na to. Ty chcesz iść teraz do mnie? Czy... Który z was? Czy ty? Bo ciebie widać. Stary, widać cię? Czy ty? Ty chcesz. Okej. Okay. Dobrze, w porządku. No to chodź. Tylko chodź, bo naprawdę to wyjdzie 3-godzinny odcinek. Jak ty będziesz szedł tutaj w tempie
babci. Babcinem temp. Aha, teraz ty postanowiłeś... Taki jesteś fajny przyjaciel, że dopiero jak on był blisko, to postanowiłeś do tego. Nie no, tarczę miałeś generalnie fajną, ale ja mam więcej staminy, więc... Teraz tak, tu sobie zejdziemy na dół i zrobimy tak. Pamiętacie, jak mówiłem, że tutaj są... Czy nie mówiłem? Na zamku Fafika generalnie trenują przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata w zasadzkach, więc kilka tutaj takich całkiem niezłych się znajdzie. A tu widzicie słońce. Widzicie? Dlaczego się tak zrobiło nagle pomarańczowo? A to takie farfocle, które latają, to później. To później. A propos zasadzek. To są też panowie, którzy rzucają tym proszkiem, który my w mików. Więc ja sobie go zdejmę, żeby on przypadkiem nas nie trafił, bo tutaj w tej bramie jest zasadźka. Ale to zaraz, bo jeszcze mamy ten pokój tu. I biegniemy, 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 biegniemy. I hop, 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 na drabinkę do góry, bo tu jest rycerz ze skrzydełkami. Nie wiem, czy pamiętacie go. Ten konkretny nie ma co prawda tej halabardy. On ma takie dwa małe toporki. Ale koleś jest cholernie szybki. Koleś jest szybki i bije naprawdę mocno. A ja umiem kłuć i dlatego lubię właśnie Claymorka. Duży kamyk. Wzięliśmy drugi, widzieliście, tego Chunka, czyli już moglibyśmy sobie w tym momencie się cofnąć do domku i sobie zrobić Claymorka na plus 8, ale spokojnie, spokojnie, nie ma co szaleć, ognisko jest zaraz. Wejdźmy jeszcze na górę, żeby zobaczyć, czy czegoś nie zapomnieliśmy. Wydaje mi się, że nic tu nie było, ale... Nie, dobra. Kulturnie, po drabinie, nie będziemy jak jacyś jaskiniowcy zaskakiwać. I idziemy teraz... Tego pana już nie ma u góry. On rzuca tym proszkiem, pamiętajcie o tym. Za to jest pan z kuszą. Drugi pan z kuszą. I oni chcą, żeby tam do nich się wybrać. A tymczasem tutaj się panowie wtedy... Wow, to był fatalny cios z mojej strony. Ej, chłopie, 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 chłopie. Ile ty masz życia? O, jeszcze panowie z łukami się przesunęli, żeby mieli bliżej do mnie. Wow! Mówiłem, mówiłem, że zasadzka jest zacna. No okej. Usiądźmy sobie jeszcze tylko. Jak widzicie, jestem w stanie bossa za pierwszym razem rachu ciachu. Jakiś głupi pan z halabardą mnie po prostu wy... Okej. Okej. My już wiemy, że ty przyjdziesz w najmniej odpowiednim momencie tu. Teraz pan, który proszkiem. Wow. Wow, oni po prostu... No, myślałem, że znowu zrobił unik.
Rzuć, a ja w ciebie strzelam. I jeszcze żyjesz. Serio. No. Zasadzka. Na wszelki wypadek, jakby panowie chcieli tutaj nagle za mną iść. Do tego tamtego nie idziemy już, z aniołka ze skrzydełkami. Za to ciebie zabiję, za to, że mi... Tak, tutaj jest z kolei pan z łukiem. Czy już ci na dole się uaktywnili, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Ale uważajcie na nie, oni potrafią naprawdę w najmniej odpowiednim... Rany boskie, jak masz życia, chłopie. Coś ty jadł. Duży kamyk. Jakbyś mój kolego... Zapraszam, bo ty... Z tobą mam interesy do załatwienia. Jezus! I koleś czekał z tą strzałą. Mógł mnie tam już 10 minut strzelić, ale nie, on w tym momencie, kiedy właśnie próbowałem go zrobić jak stabą. Nie tym razem. Przy okazji pogubiłem się w ilości śmierci. 15? Więcej? Mało się pogubiłem w ilości śmierci, to jeszcze zapomniałem o tym panu. Sieć, nie wstawaj, naprawdę. Ja tylko potem przedmiot przyszedł. Tu jest junk. Junk. Dusza. Coś czuję, że nasz klejmorek na plus 10 bardzo niedługo wyląduje. Koleś, odbiegł. Serio? Teraz lepiej? Tu chciałeś zginąć, nie tam? Tu ci się lepiej leży? Proszę, no. Jak ci się leży to, no? Może tam chcesz? Masz. Przedmiot? Zaraz. Tu za to jest ognisko, które sobie na razie tylko odpalimy. Nie będziemy jeszcze przy nim siadać. Emberek. Teraz tak, zamek Fafika. To kolejny zamek ze smokami. Ale tym razem FromSoft postanowiło nam dać nie jednego, ale dwa smoki. Na razie jest tu jeden, ale jak tylko wbiegniemy na ten, się pojawi drugi. Zanim tam jednak pójdziemy, to tu jest pan rycerz, którego chcemy zajść od tyłu i zrobić mu backstep. Co oczywiście klasycznie nam się nie udało. Ale wzięliśmy mu większość życia, więc... No, jednak zginąłeś przez backstep, widzisz? Coś masz dla nas? Duży kamyk. Greatlands. I to chyba wszystko tutaj. Możemy sobie zeskoczyć. Hop. 11. Nie ma sensu, można wstać. 56 tysięcy, ale idziemy dalej. Idziemy dalej. Normalnie miałem tutaj robić przerwę, ale to by było trochę za krótko, więc coś czuję, że całą tą lokację dzisiaj przynajmniej się postaram. Dobra, wbiegamy na mostek. Nie lecimy dalej, bo to oznacza śmierć. My sobie zeskoczymy tu. Undead Bone Shard. Czyli plus 9. Podpalam miecz, bo tutaj na dole jest koleś, który się lubi Nutellą otaczać. Także tego pana trzeba bardzo szybko. I po drugiej stronie też jest ten sam pan. Ło, myślałem, że wyjdzie z niego ta Nutella, ale nie, udało się. Pozbierajmy. Chunk kolejny. Kolejny chunk. Ile ich mamy? 8, czyli jeszcze 2 brakuje, żeby mieć plus 10. My idziemy tym
czasem tędy. Lightning. I tutaj. Po pierwsze jest. Tu była jaszczurka, która nam zniknęła. A tu jest zasadzka. Nie chciałem dalej lecieć, bo tu jest jeden pan i on się prosi tak. Podejdź, zabijcie, zabij mnie. Jestem tylko sam. A następnie jak tylko przekroczymy pewien próg. O właśnie. To się pojawiają jego koledzy. Gdzie są następni? Normalnie spada cała ich ferajna. Słyszę was. Halo, to jest ten moment, w którym spadacie i robicie zasadzkę. Nie? Okej. Okay. Okej. Okay. O! Herklisie, welkomen. Panowie będą rzucać nożykami, bardzo upierdliwie. Gdzie jest twój kolega? Tu jest. Okej. Okay. Ten przedmiot, nie wiem czego widzicie, tam jest. Zaraz albo później. Nie wiem jak będzie pocięty ten odcinek, więc... Ale do niego dojdziemy. To jest ta wiadomość, którą chciałem wam przekazać. Dusza. Łyk życia. Weźmy sobie... małego buffa, bo tu jest pan ze skrzydełkami kolejny. Ten jest znowu z halabardą. Wow. Szacunek, masz mnóstwo życia. Dobre. Dwa razy pod rząd, szacunek. To jest ten kolo, do którego strzelaliśmy z łuku, który rzucał tym proszkiem. No, pięknie się przedstawiłeś, a teraz zgiń. Tu jest kusza snajperska, sniper crossbow, która chyba ma dalszy zasięg, jeżeli tylko... O, chunk z niego wypadł. Patrzcie, można ich farmić. Na chunki ranki. I to chyba wszystko, słuchajcie, z tego takich tutaj murów przed zamkiem Fafika. Ten przedmiot już jest zamkowy, powiedzmy, przynależność. Mam ochotę ich zabić tylko dlatego, żeby mnie zabili wtedy. Albo oni zabiją mnie! Nie mam ochoty ich zabić. Mam ochotę ich całkowicie pominąć. No może tego kolesia z... Spoko, miecz mi zgasł w połowie strzelania. Czy chciałbyś zginąć w tym odcinku? Chciałbyś, tak? Proszę. Surowy dżemik. Usiądźmy sobie. Naładujmy sobie Estusa. Teraz idziemy mostem, ale znowu spadamy. Tylko teraz odrobinę wcześniej. Widzicie, jest drugi smok. Rany, jak tu klatkuje. My zeskakujemy tu. Tu mamy kolejny chunk, czyli brakuje nam jeszcze jednego tylko. Słuchajcie, koleś ten taki, który się potrafi Nutellą zbuffować, on jak się zmieni, to sięgnie tutaj was na tym mostku, także... A tu jest kolejna zasadzka. O! Słyszę, że wymienił Nutellę koleś na dole. Goj ze strzałem, koleś z Nutellą. Czyż ta miejscówka nie jest wspaniała? O, następny idzie już tu. Wszyscy się zmówili teraz. O. Tam nie podejdę, bo się nie będę mógł leczyć. Tutaj z kolei
Czy wyście powariowali? Tylko nie strzałą. Dobra. Nie chciałem zginąć od strzały. Aj! Patrzcie go. Duży kamek. Ależ normalnie, jakbym zginął od tej strzały, to normalnie jakbym tutaj przyszedł, chłopie, to bym cię tak zabił, żebyś się nie pojawił więcej. Poczekajmy, aż przejdzie nam ten syfek. Tu, bo tutaj się dość ciężka walka nam szykuje. Tu jest dwóch rycerzy. Starajmy się jednego. A, ten jest z tych takich bardziej kumatych. Spoko, że on mnie trafił, ja jego nie. Chciałbym, żeby ten miecz ci te światełka, żeby ci zgasły z tego miecza. Jeszcze mi się tutaj. Rany boskie. Chłopie, jesteś tak upierdliwy. O Jezus. Zgiń. Wow. Cztery stus. A tu jest jeszcze drugi. Tego już nie muszę w sumie kajtować. Postaram się go zajść. Co nam się pewnie znowu nie uda. Serio? Jaki wy macie słuch? Nie wstawaj, proszę cię. Uuuuj. Okej. Tu nie ma nic, tak? Time for sadness. Nic nie ma. Mwap, mwap. O, duży kamyk. Idziemy tu, teraz tak, tu jest przedmiot, mamy dwa smoki, tak, podnieśmy sobie najpierw to, surowy dżemik, zejdźmy na dół. Hello! Czekaj, bafuje się. Gościu. Wow. Chciałem rolkę tam zrobić, tam na schody. Rolnąłem się w bok i dostałem. Tej walce nie pomógł fakt, że chrupię tutaj na tym zamku jak jasny piernik.
Nie wiem, czy widzieliście, ale tam było... Tam nie było prawie w ogóle klatek. Dobra, jeszcze raz. Co? Już nie będę się z tymi dwoma artystami pierniczył. Tak samo postaram się... Patrz, co on robi. Aha, teraz mnie tutaj Nutella sięgnie, tak? On jeszcze ognistą strzałą jeszcze goś strzelał. Już? Po tobie? Dobra. Gdzie jest dupek, który rzuca... proszkiem? Tu jesteś, mistrz. Okej. Okay. Pan z halabardą. Teraz przynajmniej możemy tutaj... Okej, okay, pan z toporem. Proszę, następny. Pan z toporem, gdyby wiedział, ile ja mam staminy, to by dzisiaj w domu został, zamiast do pracy przyjść. Nie idę tych koleś. Ubiłem ich raz, pokazałem, że potrafię. Za to ten pan może lepiej będzie zwalczyć z nim na dole. Tu u góry, tak, masakrycznie chrupie. Fajny ma ten zamach opóźniony. Na dole też kopię. Chodź się bić tutaj, tu jest lepiej, wiesz, tu. No chodź, bo mi miecz zgaśnie zaraz. Serio? Chodź. No, prawie ci się no. Ktoś się wtopił w schody i jeszcze mnie bije. No. Okej, okay, tu. Straszny koleś, straszny. Robi. Okej. Wypadł z niego... to wypadło. Irithril Rapier. DD 10-16. Nie wiem nic o tej broni. Generalnie w rapierach nie jestem znawcą. Chodźmy na dół, bo to miejsce było pilnowane nie bez kozery. Znajduje się tutaj kilka skrzyń. Żaden z nich to mimik. Mamy dwa twinklingi. Mamy trzeciego twinklinga. Mamy Titanite Scale do levelowania broni bossów. I mamy Spirit Tree Crest Shield, który, jeżeli dobrze pamiętam, jest właśnie tą setką z prądem, tak? Mhm, 83, a pokazywałem wam, ta fafikowa ma 87. 49 stabilność, 54, także sami widzicie. Wszystkie? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Idziemy dalej. Ten odcinek będzie długi.
Tam to podnieśliśmy. Teraz jest smok. Smok zieje ogniem, a my musimy przebiec na drugą stronę. Aha. Skąd my to znamy? Drugi odcinek, Kubar vs. Dark Souls 3. Teraz tak, tutaj beczki wybuchowe, tam panowie rzucają... O, właśnie. Wiecie, do czego, nie? Zmierzam. Aha, ty postanowisz przyjść na dół i rzucić tą beczkę z odległości 5 cm pewnie we mnie. Aha. To nie jest jedyny kolo. Uważajcie, tam jest... Tu też są beczki po drodze, żeby było przyjemniej. Tu jest moja strzała wbita. Wspomniałem już o ganku. Rany boskie, stoję przy beczkach z wybuchających. Dobrze, że nie mogłeś wysięgnąć. To miejsce to nie jest żart, tyle wam powiem. Ale spokojnie, chodźmy jeszcze sobie pozbierać złamany miecz, bardzo fajny. Bardzo fajnie, że w tym miejscu dajecie mi po raz kolejny złamany miecz. Ci kolesie też rzucają. Także... Jest powód, dla którego nie chcę tam iść. Tym powodem jest ta łapa z tyłu. Jestem po prostu najlepszym łucznikiem w historii łucznictwa. Teraz sobie zejdziesz, tak? A co powiesz na... Aha, nieważne. Chciałem być cwany i powiedzieć, co powiesz na strzałę przy zjeżdżaniu. Tymczasem ten pan już tu jest, tak? Tak, witamy, witamy. Czy mogę wziąć zamach? Dziękuję. A ten drugi? W sensie trzeci? Hello? To on? No dobra. Skoro nikt już do nas nie strzela... A nie, jeszcze ten. Słuchajcie, macie... Właściwie mieliście niezłe szanse w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w zasadzkach. Szkoda, że żaden z was nie pojedzie na nie. Tu jest drabina, ale też nie chcemy na razie nią wchodzić, gdyż ponieważ właśnie ta ręka wciąż... Szybko tej ręce. Ręka smoka, która potrafi być opanowana przez Nutella. Także pozbierajmy sobie rzeczy tutaj. Tu nikt nie śpi. To jest ważne. Ty nie śpisz. Ty nie śpisz. Za to jest mimik. Więc sobie... O, hello. Witamy. Zapraszamy. Znajdzie się miejsce jeszcze. Tak. Tak, tak, tak. Proszę. Skoro już pan był tak miły, żeby tu wejść, to ja sobie podniosę to. Ale się ładnie ustawiliście. Pięknie. Na wszelki wypadek zniszczę, gdybym musiał tańcować z tym mimikiem, ale planuję go klasycznym sposobem. Cichutko, już idziemy z Petagis. Patrzę, ile on ma życie. Widzieliście, ile on miał życia? Titanite Scale, kolejny. Hop, siup, lewarek, ale to za chwilę. Bo my chcemy teraz zrobić to. Można się tam z nim bić, ale ta ręka z tą nutelką bije bardzo, bardzo mocno. Z tym, że nie pamiętam, chyba trzeba zacząć ręcznie robotę.
Yep. Także my ją tutaj sobie zcheezujemy, jak ktoś mówi brzydko. Trochę to zajmie. No, jeszcze jedno, ostatnie. Tadam! I to jest smok numer jeden. Jeszcze dwa czanki z niego wypadły dodatkowo, jak miło. I duży kamyk. Gdy padnie pierwszy smok, drugi przestaje ziać, przestaje robić cokolwiek. Gdzieś słyszę jaszczurkę. Ale to jest chyba nade mną, jeżeli dobrze pamiętam. Podnieśmy sobie za to to. Duża dusza. To jest, pamiętacie? Tam na dole byli ci. O, tam jest ta jaszczurka, którą pominąłem jeszcze wtedy. Chunk. Ale tej już nie podaruję. Twinkling. Po tamtą się wrócę, ale już mi się nie chce teraz. To już sobie kiedyś tam, jak będziemy wracać. Scale. Pozbierajmy teraz te przedmioty, które możemy, bo już nie zieje smok. Ember. Lightning. Jeszcze tutaj coś jest. Refined gem. Ember. Okej, to wszystko. Tamtędy nie idziemy na razie. Wracamy z powrotem do środka. I idziemy pociągnąć za wajchę. Jak to się mówi brzydko. 5 estusów. 5 estusów. Czy wystarczy? To jest pytanie. Pociągnijmy za wajchę. Wajcha otwiera tą bramę tutaj. A pytam, czy wystarczy nam, bo tu jest, o, przyjaciele. Serio? Czy apteczka się leczy też sama? No to niestety, nie dowiemy się tego, bo jej się nie udało wyleczyć sami. Tak, jesteś spryciarz. Rany boskie. I on ma... Jo, pierdziu! Ile on miał życia? Wow. Wiecie co? Skoro ja już jestem tutaj... To ja sobie zrobię mój mieczyk na więcej. Wow. Aha, okej. Okej, spoko, spoko. Nic się nie dzieje, nie panikujcie. Mamy tutaj dusz, a dusz. Nie wiem, czy jest mi potrzebne więcej, ale na wszelki wypadek. No okej. Okay. Czyli tak, plus 8, plus 9 i plus 10. Tada! Teraz tak, ile mam jeszcze kamyków? 3. A ten można na plus 7 zrobić. Bardzo chętnie. I 3 do następnego. Dzięki, stary. Narazki. Mamy chyba też do spalenia tutaj coś.
plus 9 i wracamy. Nie, poddajemy się, wracamy. Dalej nie mogę uwierzyć, jak mało obrażeń mu zabrałem, spadając mu na łeb. Jak Kolo mnie wykończył praktycznie jednym ciosem. Teraz to wejście przez tą bramę jest o tyle podchwytliwe, że tutaj na dole jest drugi zestaw, rycerz kontra apteczka. O. Tego za to widzę swędzi. Patrzcie się na nie. Jaki brutal. Stamtąd aż przyszedł tutaj. Skończyło ci się światełko, co? Niesamowity jest koleś. Niesamowity. Nie pamiętam, czy którykolwiek z przeciwników zabił mnie dwa razy. Może to trzeba skończyć tą serię. Może to jest ten moment, może to jest ten znak, że powinienem tutaj sobie dać spokój. Gra mi mówi, słuchaj Kubar, daleko doszedłeś, wiesz, udało ci się, gratulacje, ale tu jest koniec. Tu w tym momencie powinieneś się rozstać z tą grą, jak myślicie? A, jeszcze straciłem tamte dusze, które miałem, zapomniałem ile tam kasy było, nawet sporo pewnie, bo smog jeden padł. Co za gnojek, no. Dobra, udało mi się apteczkę pierdyknąć. On jeszcze prądem wali. No, nawet jak nie ma buffa, to ma... Nie bafuj, słuchaj stary, nie bafuj się. Co ja mówiłem? Apteczkę zabiliśmy, ale zabiliśmy apteczkę. What? On to przeżył? Czy to jest ta jego apteczka z góry? Tak, to jest ta jego apteczka z góry przyszła. Ciekawe. Tu jest drugi, ten już nie ma czerwonych ocząt. A, ci apteczki oprócz tego, że leczą, to buffują też. Okej. Ale szkolo jest z tą tarczą upierdliwy. Cios tarczą na samym końcu. Nie zdążyłeś się zasłonić. Temu też spadły gacie z wrażenia. Pamiętacie? Zaskoczyliśmy tu, dostaliśmy wpierdol raz, za przeproszeniem, tam dostaliśmy drugi. Idziemy dalej. Tu, jeżeli nie interesują was przedmioty, już jest boss następny. Zobaczmy. Ale nas interesują, więc sobie jeszcze obejdziemy wszystko. Gdzieś tu jest na pewno to.
Tu widać ten, widać pol arenę na tym mostku. Red Tearstone, który robi... Kiedy jest mało życia, pamiętacie niebieski? Jak jest mało życia, to czerwony, niebieski zwiększa obrażenia, znaczy zmniejsza obrażenia, które przyjmujemy, a czerwony zwiększa z kolei atak, kiedy mamy bardzo mało życia. Tu jest co? Tu jest, tu jeszcze nie możemy tego użyć, jeżeli dobrze pamiętam, to nie z tej strony chyba. Aha. Za to tutaj. Czy ja dobrze pamiętam? Czy ja dobrze cię pamiętam? Źle pamiętam. Tu jest Titanite Scale. Ok, czyli byliśmy tam, weszliśmy tam. Tu była skrzynka, teraz się trochę zamotałem. Tu jest to. Tu jest wszystko, dobra. Tu jest za to winda, którą mówiłem wtedy tam, jak pierwszy kolej z apteczką, jaki się pojawił. Mówiłem, że winda, ale to później, to jest ta winda. Możemy sobie ją tam na dół. Nie idziemy jeszcze do bossa, ja idę tylko sprawdzić, czy mamy tutaj kogoś do pomocy przy tym bossie. Czy te wszystkie questy, które robiliśmy... Nie, no po co? Aha, wiem dlaczego nie widzę. Przecież ja jestem... O! Sprawdźmy teraz. To są ludzie chyba, jeżeli dobrze pamiętam. A to? Series. Proszę bardzo, mamy Series. I jeszcze czasami może się pojawić znak. O! Tu jest Igon. Także macie do wyboru, do koloru. Jeżeli nie udało wam się Siris pociągnąć, to może Igon wam pomóc tam. A my idziemy. Te drzwiczki jeszcze nie teraz. Tu jest smok numer 2. Tu się do niego schodzi. Ale jeszcze. Jeszcze tutaj można wejść. Dwóch łuczników. Chunky. Więc metoda jest taka, że albo biec i ciachać, ale tam wychodzi pan jeszcze z halabardą, więc wiecie jak jest. Co to było? Ty, Heniek, chyba dostaję strzał ognistą w plec. O tak, to idę sprawdzić. Heniek, bo ty cały czas dostajesz tą strzał, o tak? Kurde, mam nadzieję, że mnie nie trafi. Wow, to było też milimetr przy szczęce jego. O, myślałem, że też przeleci. Hop. Hop. To będzie zygzakiem teraz szedł po tym. Okej. Ziggy, Ziggy, a gdzie jest pan? O, widzicie? No, siema. I duży kamek. Tam po drugiej stronie chyba nic nie ma, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jest jakiś... O, ktoś coś tu zostawił. Pewnie ukryta ściana. A tu nie ma ukrytej ściany. Założy się. Liar head. Ale mnie oszukałeś. Oszukałeś mnie. Zejdziemy sobie, bo jest tutaj pierścień, który chcemy. Chcemy ten pierścień, słuchajcie. Knight's Ring, który zamiast tego założymy. Gdzie on jest?
Gdzie jesteś? Szukam cię, ale cię nie widzę. O, tu jest. Zwiększa siłę. Chyba plus 5 daje, jeżeli dobrze pamiętam. 5. Mieliśmy 40, mamy 45. Między innymi dlatego nie chciałem więcej punktów w siłę ładować, bo wiedziałem, że ten ten pierścień dostanie. A tu jest kolejny kolor, który lubi sobie światełka na mieczu instalować. Zdąży się podpalić, nie zdąży. Stary. Świetnie, że mi... że loka straciłem z niego. Aha, już wiem, dlaczego nie mogę się wyleczyć, bo... Co pan powie na sztylecik? Na dwa sztyleciki. Jezus. Sztylecik. Sztylecik. Czy miał pan już dzisiaj sztylecik? Oho, siadło. Ubije mnie wcześniej niż padnie z... Koleś, jak tylko widzisz się leczy, od razu leci to. Klękaj. Klękaj. Czy ja jestem teraz? Nie. A może? Nie. Wydawało mi się, że jestem pod areną bossa, ale nie jestem. Tutaj za to nie jest mimik. Ja już sprawdzam na wszelki wypadek. Ale jest najważniejsza rzecz w grze. Emotka wielbienia słońca. Tutaj też można medaliony oddać. Czekajcie. Nie chcę podmienić. Podmienić chcę przecież. Chcę wielbić słońce. O. Tak jest. Najważniejsza emotka świata. Oddajmy medale. Mamy 50 oddań. Secret Oath i Great Lightning Spear. Tyle. Musimy więcej jeszcze mieć, żeby wymaksować to przymierze. Drzwi. I jesteśmy znowu przy arenie. Tymczasem sobie spadniemy. O jest, o jest, o jest, o jest, o jest. Mówiłem, że to mocno bije. Gdzie jest ta twoja łapka? Tu jest.
No i... O, jeszcze. Jeszcze jedno. Dziękuję, dobranoc. I po smoku numer dwa. Dwa czanki, duży kamyk, ember i dusza. I słuchajcie. Widzę, jak oddycha. Okej. Sunlight Straight Sword, jeden z fajniejszych mieczy, który buffuje wszystko praktycznie. Gdzie on jest? Sunlight Straight Sword. CC 16 do Faith jest potrzebne, żeby mieć, więc może. Nie wiem, czy ja będę nim walczył, ale ma w skillu, ma Oath of Sunlight. To jest to, co dostaliśmy przed chwilą, zresztą oddając te medaliony do przymierza. Wielbiąc słońce, boostujemy atak, damage absorption i tak dalej, i tak dalej. Także miecz, który boostuje nam wszystko, jest dobrym mieczem. Tyle powiem. Braille Divine Tome. Ostatni dobry tom dla Irenki, więc będziemy w stanie teraz zobaczyć, czy zepsuliśmy ten quest, czy nie. Czy ja mogę sobie tutaj spaść tak ten? Bez zginięcia? Mogę. Tu chyba jeszcze nie wchodziliśmy od tej strony, jeżeli... A nie, to jest to przejście. Hej. Zgubiłeś się? Pozwól, że ci pomogę się odnaleźć. Także to, tam na dole jest Nutella. Czy ta Nutella się aktywowała? Nie. To możemy sobie ją jeszcze pierdyknąć. Spróbuję tą jaszczurę jeszcze tam. Okej. Aha, nie ma już, tak? Okej, okay. Świetnie. Nie, to nie. Zabiję ciebie i robię Star Trek. Okej. Okay. I Star Trek. 49 tysięcy, to sobie levelu nie podniesiemy. Chyba, że... Schrupiemy kilka dusz. Na przykład 4 takie. Co nam to da? Welcome home, speak then. Very well. Then touch the Hignari. Tu nie pokazuje ten, że pierścień daje nam plus 5. Ale myślę, że chcę dalej iść w życie. Widzieliście, jak jeden głupi rycerz jest w stanie mnie teraz łatwo sieknąć. To mamy to. Co jeszcze? Tu spaliliśmy. Nie mamy nowych prochów dla baby. Aczej nam zrobił, co miał zrobić. Ale możemy tego Toma dobrego i dać. Tylko który to jest teraz? Tom Braille Divine Lothric. Czy to jest ten? Lothric Miracles, Interview, Instead, Lothric Castle, Good Following, Divine Protection, They Enjoyed. Tak, to jest ten. Sorry, Renka, dawno tu nie zaglądałem do ciebie. Oh, champion, do you wish to hear a tale? Of Lothric. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have.
I tak chyba spierniczyłem ten kłaścik, więc co ona tutaj ma? Coś jej doszło. To są te dwa niedobre. A to są chyba wszystkie dobre. Czy ja mam na tyle pieniędzy, żeby je wszystkie kupić? Chyba nie mam. Nawet na pewno nie mam, bo ten 10 tysięcy kosztuje. Uuuuj. Ile jeszcze? 5, tu jest 1007, 10, 5, 20. Następnym razem. Chcę kupić te wszystkie dobre, nie kupić tych złych. Chyba, że mam na tyle tych dusz. Zobaczmy. 10, dobrze. Dobrze. Ile da mi 10 tych? Super, kochanie, słuchaj, znalazła się kasa. No okej. Okay. Zobaczymy jutro, czy jej ręce się poprawiło coś, czy nie. Słuchajcie, to chyba wszystko na dzisiaj. Ale idę się pożegnać w miejscu, w którym się zawsze żegnam, żeby nie było, przy ognisku. Także widzimy się jutro, idziemy dalej, to nie jest koniec, jeszcze sporo przed nami. No może sporo to nie, ale jeszcze trochę, także do jutra. Trzymajcie się i pamiętajcie, żeby wielbić słońce.